Dzień dobry wszystkim, ja jestem Czarny Pana. To jest drugi odcinek z gry FlyCorp. Dzisiaj pogramy sobie w scenariusze. Jak widzicie, ten tryb oferuje kilka ciekawych scenariuszy, każdy z innymi sytuacjami i warunkami wygrania. Dzisiaj pokażę wam szybki scenariusz. Jak widzicie, żebym się wbił do top 10, potrzebuję ponad 57 tysięcy punktów. Spróbuję oczywiście, chociaż top 10 jest raczej niemożliwe, wybieram sobie ten scenariusz i moim zadaniem tutaj będzie w ciągu 10 minut zarobienie. Jak największej ilości pieniędzy. Taki jest tutaj plan. Będę musiał odblokowywać sobie dowolne kraje, które tylko chcę. No więc, jak widzicie, uciekło mi już troszkę czasu, więc ja sobie zrestartuję ten scenariusz. Wszystko po to, żeby zarobić jak najwięcej. Dobra, resetujemy i odblokowujemy. Na początek Austrię i Słowację, bo to są dwie najbliżej położone stolice na świecie. Węgry. Weźmy sobie Budapeszt, dostało mi jeszcze 280 e, pieniędzy, to weźmy sobie Słowenię może, Chorwację, tutaj też blisko, 90, pasowałoby zrobić takie połączenie teraz, ale dobra, nie jest źle. Na razie ruszamy, Ostrawa się tu pojawiła przez Pragę, może do Bratysławy, bo jest najbliżej. Latają sobie powolutku samolociki, jest dobrze, Linz, kolejne miasto w Austrii. Teraz ważne, żeby się rozwijać i powoli, powoli przerzucać tych ludzi z jednego miejsca, w drugie, Brno, kolejne miasteczko, dokąd by tu wziąć? 60 do Ostrawy? nie, no najlepiej będzie przez Wiedeń tutaj latać. Split, split, kolejne miasteczko, kolejne miasteczko, tutaj Wiedeń trzeba będzie ulepszyć. E, wiecie co? Wiedeń Praga, tu 50 osób, niech już lata. Tu też by się przydało, żeby 50 osób latało. Teraz Debreczyn. Debreczyn, kurde, to by pasowało tak inaczej, połączyć tu Zagrzeb ze splitem. Tak bym to połączył teraz, tutaj. Tylko, oczywiście, ja nie mam pieniędzy. Dobra, zróbmy sobie tak, bo w Bratysławie już powoli się robi żółto. Aha, Grac, fajnie. Jest po prostu ekstra. Oczywiście ironizuję teraz, no bo już mi się jak widzicie, robią czerwone samolociki. E, tu jest problem. Wiedeń, Bratysława, jak widzicie, jest problem, bo tutaj dużo ludzi trzeba przerzucać z Wiednia do Bratysławy. Dobra, e, Bratysławę trzeba ulepszyć, bo zaraz będzie pełno, zaraz będzie pełno, także szybko Bratysławę ulepszamy. Pasuje teraz e, kupić tutaj split. O, ten pecz tutaj bardzo w dobrym miejscu się postawił, naprawdę idealnie na moje potrzeby. No dobra, tu sobie postawimy, dlatego że ten pecz będzie jednocześnie. Taką alternatywną trasą, jak widzicie, omijającą e, Wiedeń i Bratysławę. Koszyce też do Budapesztu. Lublianę trzeba podnieść. Dobra, troszkę zwolnijmy sobie teraz. E, Koszyce. Wiedeń trzeba. Dobrze. Myślę, że z Wiednia tutaj Szeged. Kolejne miejsc, kolejna miejscowość. Dobrze. Lubljana. Okej. Tu następnie będzie trzeba ulepszyć samolocik. Jak widzicie, Wiedeń, Bratysława, ale tu 50 osób i leci normalnie. Także jest. Jest akcja. Dobra, poprawmy to. Teraz złot. Oj, Zagrzeb, Zagrzeb. Dobrze, udało mi się go ulepszyć na szczęście. Dobra, Zagrzeb Pecz. To jest Budapeszt. Jak widzicie, znowu pełny. Dobra, ulepszamy samolociki, kolejne samolociki ulepszamy. Co my tu mamy? Innsbruck, to może do miejscowości Graz będą sobie latać. Tutaj trzeba ulepszyć. Tu chyba jeszcze nie, tu nie ma takiej potrzeby, natomiast Bratysława. Jak widzicie, z Bratysławy też chcą latać w inne miejsca. Dobra, zobaczcie, połowa czasu minęła. Ja już sobie troszeczkę to rozwinąłem, nie jest źle. Wiecie co może teraz Bośnia i Hercegowina tu zagrzeb. Jest ok, może Serbię, to mi się Belgrad powinien odblokować. Jest Belgrad, może belgrad budapeszt sobie taką trasę zrobię. Może Belgrad-Wiedeń, to by była trasa, gdybym tutaj, Belgrad-Wiedeń, no bo będzie linia tak naprawdę prosta bez jakichś dodatkowych przesiadek. To będzie spoko. Tutaj, jak widzicie, czerwony samolot, to trzeba go poprawić niż ok. Spoko, co dalej? Tu, lata, tu leci czerwony, to go naprawiamy. Tutaj ulepszamy kolejny. Tu leci, widzicie? M tutaj następny też go trzeba będzie ulepszyć. Dobra, nie jest źle. Do koszyt sobie leci. Fajnie, fajnie, powiem wam. No to co? Lećmy w kolejne państwa w takim razie. Weźmy Kosowo, Czarnogórę, Albanię i Macedonię. Także teraz szybciutko tutaj tak. Tak, po, połączmy sobie to, wiecie, co z Podgoricą na przykład. O, tu sobie otworzę i w sumie Podgoricę bym połączył na przykład z jakąś Lublianą albo Budapesztem. Kurde, tu jeszcze Bania Luka się, jak widzicie, pojawiła. Zaraz będziemy mieli więcej czerwonych samolocików. Tak, coś czuję, Zagrzeb. Oj, tu leci czerwony, to go naprawiamy, poprawiamy. Dobra, Bitola. Może Bitole, wiecie, co przez Skopje, bo prościej. E, tutaj brno, czerwony samolocik, też trzeba go poprawić. Innsbruck, to samo, 18 na 20 osób. Tu jest 50 na 50, to niedobrze, to niedobrze, ale zobaczcie, bo czas mi się powoli kończy. Także będę musiał już... Już będę musiał się tutaj dobrze zastanowić. Tu większy samolot sobie wrzucę, ale już pasuje. Zaczynać zarabiać. Belgrad mi się przepełnił, dobra, trzeba go ulepszyć. E, tej miejscowości nawet nie potrafię przeczytać, więc wybaczcie mi, co my tu dalej mamy. Sarajewo też trzeba. Podbić. No i co, zarabiamy już chyba. Teraz już trzeba zarobić trochę tych pieniędzy, mi się wydaje. Latają samoloty, ale nie jest źle, moi drodzy. Nie jest źle w tej chwili zagrzeb kolejne, kolejne samoloty. Jak widzicie, zarabiam coraz więcej. Jeszcze minutę mam, żeby tu zarobić. Dobra. Okej, okay, kolejne tutaj miasteczka wyskoczyły, o, to trzeba ulepszyć, Podgorica jest pełna, dobra, ulepszamy Podgorice, tu do Sarajewa jak widzicie, to też trzeba podbić, jeszcze 800 muszę zarobić, jeszcze 600, 500, 400, dobra, Zadar, to też może naprawimy. Okej, okay, 200. Belgrad. Kurde, trzeba go ulepszyć. I jeszcze 300 muszę zarobić. Zagrzeb też trzeba go ulepszyć. I znowu, znowu ubywa mi pieniędzy, a ja muszę zarabiać coraz więcej grac. Uda się. Dobra, 30. Jest, wygrałem. Wygrałem, wygrałem. Dobrze, udało się. Chociaż na styk już się bałem, że mi braknie normalnie sekundy. Ale na szczęście, na szczęście, jak widzicie, ee, pozostały czas 9 sekund. I zobaczcie teraz, zobaczcie, mam 34 tysiące punktów i jestem na 134 miejscu. To jest naprawdę fajny wynik. No zobaczcie, moi drodzy, naprawdę fajny wynik. Eee, jestem na 134 miejscu. Oczywiście nie jest to jakieś top 10 jeszcze. Ale z miejsce numer 134 jest jak najbardziej ok. Dobra, no to co? Jeszcze spróbujemy sobie może drugi scenariusz, mianowicie tutaj są Indie, także będziemy przenosić się do Indii i tutaj muszę to wszystko fajnie sobie łączyć. Eee, kolejne miasteczka, więc jak widzicie muszę przetrwać 10 minut. Na razie nic w sumie wielkiego się nie dzieje. Latają sobie te samolociki bez większego problemu. Laknął no, taka miejscowość. Może ja to tak połączę, czekajcie, tu 64. Dobra, to, to zrobimy sobie to takie połączenie. Ojejku, to będzie długa, długa trasa. 185, ale dobra, niech lata, niech już lata w takim razie ten samolot. Bombaj! O, mam mamija, i co ja mam? I jak ja mam teraz tego bombaju tutaj? Patrzcie. 345, 250, 194. Hmm, niedobrze, niedobrze, bo tu potrzebujesz prawie 200. nie wiem, tych dolarów czy pieniędzy. Żeby to połączyć, także bardzo dużo muszę jeszcze przewieźć pasażerów, niestety. Jak widzicie, mam dopiero 108. A Bombaj, okej, okay. liczba pasażerów dwukrotnie na tydzień. No, no po prostu świetnie. To jest to jest trudny scenariusz, powiem wam. Bo ciężko mi będzie to połączyć teraz. Może mi się uda jakoś. Wiecie co, spróbujmy. No, ale ja już nie mam pieniędzy. Ja już nie mam pieniędzy, jak widzicie tutaj. Bengalur. Bangalore nawet. ok, no są jakieś te samolociki, ale to niewiele da. To niewiele tutaj pomoże, jak widzicie. O, może mi się uda, wiecie, co tak połączyć. Może, może. To by było super, bo w Bombaju jest problem. Z Bombaju chcą na północ. No i ile? 113. 113 pieniędzy muszę, muszę mieć. A Bombaj, jak widzicie, zaraz się przepełni. Bombaj się przepełnia, moi drodzy. Czy, czy będę w stanie to ulepszyć? No nie, nie, nie udało się, ale... Ten scenariusz jest trudny do zrobienia, powiem Wam. Dlatego, że tutaj naprawdę bardzo się dużo dzieje. Nie wiem, co ja bym musiał robić. Sprzedawać chyba trasy. No, spróbujemy w każdym razie, następnym razem. Czyli teraz, e, może w razie czego sprzedam trasę. Okej, okay, tu się pojawiło miasteczko. Dobrze, widzicie, te miasta się pojawiają. Inaczej. To nie jest tak, że każdy gracz ma dokładnie taką samą sytuację. O, zobaczcie, i teraz już jestem połączony z Bombajem. Widzicie, bo nie mam tutaj z drugiej strony mapy, i już latają sobie tutaj wszystkie samoloty. Także naprawdę, chyba trzeba mieć trochę też farta szczęścia, żeby dobrze tu polosowało te miasteczka. Jak widzicie, 130 potrzebuje, żeby połączyć kolejne miasto. Myślę, że się uda. Myślę, że się uda. Zaraz będzie, bo kolejne. O, dobra, już jest. Już jest, już jest. O, teraz Kalkutę mi wylosowało tu na zadupio, normalnie. Teraz Kalkutę wylosowało. Ile? 108, 108, aż tutaj. Proszę, masowej kampanii reklamowej. Nie, żadnej kampanii reklamowej. Ja nie mam pieniędzy na reklamy, wybaczcie, ale nie. Zrobimy sobie tak. I tak, i jeszcze muszę teraz tą Kalkutę z czymś połączyć. Patrzcie, 240, 240, niedobrze, niedobrze. Ale połączymy sobie może, czekajcie, może sobie te miasteczka połączymy tutaj. Jak widzicie, latają samolociki prawie pełne. O, to już wiemy, że Kalkutę połączymy sobie tutaj. Kalkutę połączymy tak i tu połączymy sobie, o, może z tym, 130. Kolejne miasteczko się pojawiło, dobra. Więc pasowałoby, wiecie co, teraz trochę zwiększyć niektóre samoloty pojemne Niektórych samolotów, właściwie wszystkich by pasowało, zwiększyć. Zwiększmy może ten. Eee, Kalkuta, tu jakieś miasteczko kolejne wyskoczyło. Dobra, z kalkuty, jak widzicie, leci, leci czerwony. To trzeba go poprawić. Tego też bym naprawił, właściwie ulepszył. Nie naprawił, tylko ulepszył. Dobra, jest. Tego bym na. O, nowy samolot kupiłem, niestety. No, 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 naprawiamy. Dobra, już jest. Teraz kolejne pasażerowie na 50, proszę. O, 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 coś się tutaj dzieje. Dobrze, Kanpur to zrobimy sobie tak. Tutaj, może do Nagpur i stąd bym zrobił. Wiecie, co tutaj? Bo do takiego huba przesiadkowego bym. Ok, jak widzicie, jeszcze 3 minuty muszę przetrwać. Nie jest źle, to będzie trzeba ulepszyć, bo tutaj będzie jazda. Bombaj się, jak widzicie, zakorkował. Dobrze, co my tutaj dalej mamy? Latają na żółto. Dobra, zróbmy może tak i sobie połączmy, bo to tylko 50 będzie kosztować, więc nie za dużo. Tu latają dwa samoloty, tutaj jest jak widzicie żółto, dokąd oni chcą lecieć? Do miejscowości Surat między innymi, czyli tu. No to widzicie, że muszą sobie przelecieć w lewo, dobra, no to jak widzicie ten leci na żółto, niech leci większy, okej, okay, ulepszamy, jaj, pur, czy jak to się tam czyta, nie wiem... E, może tak, to sobie otworzę teraz i teraz, popatrzcie, w tej miejscowości jest pełno, dobra, no to robimy dalej. Okej, okay. wszystkie lotniska, jak widzicie, są ogarnięte, więc nie jest źle, powiem wam, nie jest źle w tym momencie, mam trochę pieniędzy, mam trochę pieniędzy, żeby się tutaj rozwinąć, w razie czego, myślę, że może z Kalkuty, tutaj bym puścił sobie, wiecie co, jakieś, jakąś linię. Okej, okay. od razu dam większy samolocik w to miejsce, tu leci czerwony, no to już go, na, już go Ulepszamy patna. Ok. Tu leci czerwony, to trzeba go ulepszyć. To też trzeba ulepszyć. No powiem wam, że jest OK. Indore, czy jak to się tam czyta, też sobie połączymy. Okej, okay, darowizna zwiększy liczbę pasażerów, ale ja nie chcę mieć więcej pasażerów. Halo, ja nie chcę mieć więcej pasażerów, to jest scenariusz. Ja tu muszę przetrwać absolutnie więcej pasażerów. Nie chcę. Dobra, połączmy sobie, wiecie co, to z tym. Tak, okej. Okay. Tu jakieś nowe miasteczko wyskoczyło, nowe deli. Dobra. Ja już naprawdę mi wystarczy tych pasażerów, co ja mam. Ja już więcej nie chcę. W życiu więcej pasażerów. Dobra, kolejne tutaj. O, Kalkuta. Kalkuta się psuje, ale jak widzicie, zostało mi mało czasu. Kilka sekund wygrałem, wygrałem, moi drodzy. No, czasu zero zostało, suma 11 tysięcy punktów bez zapisywania. No jak widzicie, jestem na miejscu numer 2348. Pasażerów troszkę przewiozłem. Oczywiście, gdybym przewiózł więcej, no to pewnie bym miał więcej punktów. Pieniądze. Infrastruktura i tak dalej, więc jestem tutaj na miejscu numer 2348. Nie jest źle, ale powiem Wam, że to był trudny scenariusz. To naprawdę trzeba się było nagłówkować. Nie wiem, jak tu można uzyskać aż takie wyniki, ale zobaczcie, że tutaj jest naprawdę bardzo blisko. Więc będę oczywiście kiedyś jeszcze próbował. No i na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Myślę, że nagram sobie jeszcze jakieś inne scenariusze, na przykład 10 krajów, ale to kolejnym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.